I odpowiedział mu: jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj mi jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. Księga Sędziów, 6 rozdział, 17 werset. Tak, znaleźć łaskę w decyzjach jest to dosyć ważna rzecz. Czasem są sytuacje, które wiele od nas wymagają, na przykład gdy stoimy przed podjęciem decyzji. Im bardziej te drogi odchodzą od naszych planów, tym łatwiej tracimy orientację. Sędzia Gedeon, będąc przed podjęciem trudnej decyzji, apeluje do łaski Bożej i prosi Boga, o jasny znak. Dziś wierzący chrześcijanie mają inne środki pomocnicze do dyspozycji niż Gedeon i dzięki nim mogą poznać Bożą wolę. Po pierwsze, modlitwa, dzięki której o każdej porze możemy prosić Boga o prowadzenie. Nie tylko zachowująca łaska, ale i prowadząca łaska może być wyproszona. Jako drugi środek pomocniczy mamy Słowo Boże, Biblię. Słowo Boże do dyspozycji, przez którą Bóg prowadzi nas w podejmowaniu decyzji. I jeżeli będziemy szczerze szukali Jego woli, Słowo Twoje jest pochodnią, nogą moim i światłością ścieżce mojej. Tak pokazuje nam Słowo Boże w psalmie 119, wersecie 105. Poza tym każdy chrześcijanin może ufać prowadzeniu przez Ducha Świętego, który w nim mieszka, bo tak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 19 werset oraz Efezjan, 4 rozdział, 30 werset. Duch Boży zawsze działa tak, że nigdy nie sprzeciwia się Słowu Bożemu w Biblii. Dlatego tak ważnym jest czytać Biblię. Dlatego tak ważnym jest czytać Biblię z modlitwą, by doświadczyć Bożego prowadzenia. Czyńmy tak. Módlmy się intensywnie i myślmy o Słowie Bożym. A po co? Po to, by znaleźć łaskę Bożą, łaskę Jego. Przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze, jak poucza nas list do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 16.